Ostatnio cicho o tej Nikoli, co oni chcą, żeby oni zapomnieli wszyscy, czy co? Nie wiem. Nie wiem. Ja przede wszystkim uważam, że Amadeusz z ekipą pojechali do Sentino. Ja też nie wiem, jakby co Sentino aktualnie. Bo jakby Sentino to jest tak. To jest taki. To jest taka sinusoida. Tak? Tutaj są. Tu jest polski rap. A tu jest pierdolę was. No. I to tak zapierdala, nie? I w zależności, gdzie oni trafili, jak na przykład trafiliby tutaj, to jest dobry content, vlogi, muzyka, coś tam. Jak trafili tutaj, gdzie jest na przykład jeszcze w międzyczasie pierwsze piwo. A tu jest, nie wiem, na przykład Coco Chanel. Tu jeszcze jest gangsterka w międzyczasie. Bo jak trafili tutaj, to wiesz, to jest super, wszystko fajnie, nie? A jak trafili bliżej tutaj, to kurwa nic z tym człowiekiem nie zrobią, nie? Więc jakby wiesz, w zależności jak kurwa, jak w ten diagram kurwa się wpasowali, to albo nic się nie dało zrobić, albo też nie za bardzo potrafili, nie? No. No ale w sumie to pierdoli też, że rozpierdoli scenę Hiszpanii w rapie i inne głupie rzeczy, a w sumie to w tej Hiszpanii to nikt go pewnie nie zna. No ja to słyszałem 1,5 roku temu, jak byłem. I on chyba ten... Ja taką piosenkę tam miał. He perdido muchos años atrás.